fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Dziś jest liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Dzisiaj uświadamiamy sobie potęgę tej zwyczajnej i bardzo prostej w swej formie modlitwy przesuwanych paciorków Różańca Świętego. To wspomnienie jest związane historycznie ze zwycięstwem sprzymierzonej floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionym pod Lepanto, to jest nad Zatoką Koryncką, 7 października 1571 roku. Przypomnijmy sobie, że sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej swoją religię, islam. To był wyraźny wróg chrześcijaństwa. Ówczesny papież święty Pius V, dominikanin, gorący czciciel Maryi, kiedy usłyszał o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwą modlitwę do Maryi, powierzając jej swoją troskę, odmawiając różaniec. Podczas modlitwy doznał wizji, zobaczył ogromne floty przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. I faktycznie w czasie bitwy nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry wojskom tureckim, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać tą straszną inwazję. Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie 4 godzinach walki sprzymierzona flota chrześcijańska odniosła spektakularne zwycięstwo. Papież, świadom komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. Potem papież Leon XIII w 1883 roku wprowadził do litanii loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. A 2 lata później zarządził, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. To wszystko prowadzi nas do wdzięczności za tą prostą modlitwę, jaką jest różaniec. Pamięć historyczna niech będzie dla nas zachętą, ale też pomocą, byśmy byli wytrwali w tej codziennej drodze modlitwy z różańcem w dłoni. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,